Spójrzmy teraz na zadanie dziewiąte. Tutaj mamy kwadrat o obwodzie nie większym niż 8 pierwiastków z 2. Czyli jeżeli obwód ma nie być większy, no to znaczy, że może być albo mniejszy, albo równy 8 pierwiastków z 2. Jeżeli długość boku oznaczymy sobie literką A, no to wzór na obwód kwadratu to będzie 4 razy A, no bo w obwodzie dodajemy długości wszystkich boków. Zatem 4A ma być mniejsze bądź równe 8 pierwiastków z 2. No to pewnie będziemy potrzebowali długości naszego boku, czyli A. Czytamy dalej. Wiemy, że przekątna tego kwadratu ma długość x. No to narysujmy sobie przekątną i zastanówmy się, w jaki sposób z tej przekątnej możemy wyznaczyć długość boku. Otóż mam nadzieję, że pamiętacie, że jest wzór na przekątną kwadratu. Czyli taki ogólny wzór to będzie d równa się a pierwiastka z 2, gdzie a to jest długość boku kwadratu, natomiast d to jest długość przekątnej. No ale wiemy, że u nas przekątna to będzie x, zatem x równa się a pierwiastka z 2. No i żeby wyznaczyć długość boku, musimy obie strony podzielić przez pierwiastek z 2. Czyli mamy x przez pierwiastek z 2 równa się a. Pozbywamy się tutaj niewymierności, czyli mamy pierwiastek z 2x przez 2 i to będzie nasze a. No i o czym tutaj należy pamiętać? Otóż, jeżeli chodzi o tego x, to on wyraża długość przekątnej. Oczywiście przekątna nie może być równa minus 2, nie może być równa 0, czyli x na pewno musi być większy od 0. No dobra, mamy już wyznaczone a, czyli wykorzystamy sobie tę informację, którą mamy zapisaną tutaj. Czyli 4a, czyli 4 pierwsze, razy a, czyli pierwiastek z 2x przez 2, ma to być mniejsze bądź równe 8 pierwiastków z 2. No i wyznaczymy x. Możemy skrócić przez 2, czyli 2 pierwiastki z 2x mniejsze bądź równe 8 pierwiastków z 2. Dzielimy obie strony przez 2 pierwiastki z 2, czyli przez na pewno liczbę dodatnią, czyli znaku nie zmieniamy. No i możemy to sobie rozpisać nawet w ten sposób, zobaczcie, bo między ósemką a pierwiastkiem mamy mnożenie, żeby było widać, że możemy to sobie skrócić. 8 podzielić przez 2 to 4, czyli x jest mniejsze bądź równe 4. Czyli teraz zwróćmy uwagę, co otrzymaliśmy. Wiemy, że x ma być większe od 0, no i tutaj x ma być mniejsze bądź równe 4. Czyli musimy ustalić dziedzinę. Zaznaczamy sobie 0, zaznaczamy sobie czwórkę. I teraz x mają być większe od 0 i mniejsze bądź równe, czyli kółeczko zamalowane 4, czyli nasza dziedzina będzie od 0 do 4 i jest to przedział prawostronnie domknięty. My tak naprawdę chcemy w zadaniu wyznaczyć wzór funkcji opisującej pole tego kwadratu. To wzór na pole kwadratu to będzie a do potęgi drugiej, czyli w miejsce litery a podstawimy pierwiastek z 2x przez 2, bo nawet, zauważcie, w zadaniu macie powiedziane wzór funkcji opisującej pole tego kwadratu w zależności od długości przekątnej, a długość przekątnej u nas w zadaniu była właśnie oznaczona literką x. No to podnosimy sobie do kwadratu. Pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, x do kwadratu x kwadrat. 2 do potęgi drugiej to 4, skracamy przez 2, czyli pole to będzie 1 druga x kwadrat. No i nasza dziedzina to będzie przedział od 0 do 4, to też sobie zapiszmy. No i musimy jeszcze narysować wykres tej funkcji. Czyli podsumowując, rysujemy wykres funkcji o wzorze 1 druga x kwadrat. No i dziedzina tej funkcji to przedział od 0 do 4. No i możemy to zrobić tak jak w zadaniu 8, czyli narysować wykres tej funkcji i później sobie ten fragment zmazać, który nas nie interesuje. Ewentualnie możemy od razu narysować ten fragment, o który nam chodzi, czyli wybieramy sobie x z tego przedziału. No musimy wziąć 0, żeby wiedzieć, gdzie ten wykres zacząć, czyli gdy w miejsce x podstawimy 0,
No to 0 do kwadratu 0, 1 druga razy 0 to 0, czyli tu będzie ten punkt. Mamy kółeczko niezamalowane, ponieważ nawias jest okrągły. Następnie na przykład wybierzmy sobie w miejsce x dwójkę, czyli 2 do kwadratu to 4, 1 druga razy 4 to 2, czyli mamy 2, 2. 2, 2 punkcik tutaj. No i jeszcze musimy sobie wybrać czwórkę. No to 4 do kwadratu 16. 16 razy 1 druga to 8. Czyli mamy punkt 4, 8. Tu się wykres na x-ach będzie kończył. No i kółeczko będzie zamalowane, ponieważ nawias mamy ostry. Czyli 4, 8. Mamy tak 2, 4 i 2, 4, 6, 8. No i to musimy sobie połączyć takim łuczkiem. Przepraszam, jeżeli mi to trochę krzywo wyjdzie. Staram się, żeby mi ręka się nie trzęsła, ale może być trudno. No dobra, w sumie nawet nie tak źle. No i to będzie ten wykres, który nas interesuje. Pamiętajcie, tu kółeczko niezamalowane, otwarte, a tu kółeczko należy domknąć.